kształcimy nie tylko w obszarze grafiki warsztatowej oraz projektowej, ale także w zakresie filmu animowanego, fotografii, mediów cyfrowych. Mamy katedrę rysunku i malarstwa, która również działa na polu eksperymentalnym. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest to wydział intermedialny, wielomedialny, dający niesamowicie szerokie spektrum możliwości. Jestem przekonana, że zarówno student, jak i później absolwent, wykształcony tak wielowymiarowo, na tak wielu płaszczyznach, nie będzie mieć problemu z odnalezieniem się zarówno w świecie zawodowym, jak i w działalności twórczej. Na Wydział Grafiki zapraszamy w szczególności osoby, które posiadają pewien specyficzny obszar pasji. Osoby, które niekoniecznie są sprecyzowane i już wiedzą, co chcą robić w przyszłości, ale mają coś, gdzie się zatracają. Coś, co kochają robić. Coś, co sprawia im ogromną przyjemność i chcą to dalej rozwijać. Oczywiście później, w czasie studiów, może się okazać, że ich droga się zmieni, przekształci z rysunku w kierunku fotografii. Takie przykłady mamy z sukcesem i zdarzają się i to jest jak najbardziej w porządku. Ale wspaniale, kiedy osoba, która się pojawia, jest bardzo przekonana o tym, że to jest ten kierunek. Kiedy wybierałam się na Wydział Grafiki, wiedziałam trzy rzeczy, że bardzo lubię rysować, że mam ze sobą szkicownik codziennie i że na Wydziale Grafiki jest największa wolność na całym ASP. Dopiero potem okazało się, że mogę tutaj robić rzeczy, które wcześniej nie przyszły mi do głowy, czyli na przykład fotografia, którą dzisiaj się zajmuję, albo typografia, która na samym początku była dla mnie kompletną czarną magią. Ta uczelnia, ten wydział, dla mnie jest przede wszystkim rozmową i tym, że mogę spotykać się z moimi kolegami na korytarzu i tak naprawdę o to chodzi w studiowaniu tutaj, że te rozmowy z profesorami, z asystentami, z innymi studentami rozwijają nas najbardziej i najwięcej z nich przez cały okres studiów wyniosłam, bo te projekty tworzą się w trakcie dzięki temu. Tryb studiów sam sobie wygląda w ten sposób, że przez pierwsze dwa lata praktycznie przechodzimy przez wszystkie pracownie. Plan zajęć jest bardzo, bardzo upchany, jest bardzo intensywny i na trzecim roku dostajemy kompletnie wolną rękę w wyborze tego, do jakich pracowni chcielibyśmy dalej chodzić. Z każdym kolejnym rokiem tych pracowni zostaje coraz mniej, aż do ostatniego semestru, kiedy mamy pracownię dyplomową. Jako pracownik dydaktyczny, koordynator do spraw dostępności na Wydziale Grafiki, służę pomocą wszystkim osobom, które mogły potrzebować wsparcia, myślę o osobach również z niepełnosprawnościami. Jest dla mnie bardzo ważne reagowanie, reakcja na wszystkie bardzo różne potrzeby naszych studentów. Jako wydział staramy się być dostępni dla wszystkich, również w internecie. Wydział jest zorientowany na taką bardzo indywidualną pracę. Poznajemy się z osobą, która u nas studiuje. Staramy się reagować na jej wszystkie potrzeby i razem pokonywać problemy czy bariery, które stoją na drodze w jej rozwoju, w osiąganiu jej celów. Myślę, że to jest bardzo satysfakcjonujące dla obydwu stron. Mogę tak powiedzieć ze swojego doświadczenia. Chcemy pracować z człowiekiem, a nie realizować program. Staramy się być w tym możliwie otwarci. Mam nadzieję, że nam się to udaje.